Robert, jak targi? Targi hardkorowo, naprawdę jest dobrze, bo u mnie też panów bardzo dużo i kolejka się nie kończy cały dzień. Widać, płot leci, nie potrzebujesz bicka pompować. Chciałem cię zapytać o nową organizację FFF. Słyszałeś? Pewnie, że tak. Jesteś jakby w temacie teraz, bo za 2 tygodnie pierwsza gala. Chciałem cię zapytać o najbardziej kontrowersyjny pojedynek. Najman Trybson. Dobre. Właśnie dobrze wspomniałaś, bo będę tam komentatorem i będę komentował tę walkę z Trybsonem. No, Najman, pytania tylko, w której rundzie będzie odklepywał, nie? Ale Najman czy Trybson? No mi się wydaje, że Najman. Tak? No obydwa są wariaci, ale Najman musi odklepać. A jakby ci teraz znowu ktoś zaproponował rewanż z Najmanem? Nie ma problemu. Jak najbardziej. Kolejna walka to walka młodego Pudzianowskiego z kulturystą tak naprawdę, ze Słodkiewiczem. Tak, co tak, sądzisz tak o tej walce i jak typujesz? Co sądzę? No, sądzę, że będzie ciekawa walka. Tak naprawdę Radek Słodkiewicz, a dobrze się znamy z Radkiem, nigdy on w życiu nie trenował. Cały czas był kulturystą tylko. Także dla niego jest naprawdę duże nowe wyzwanie. No a brat Pudziana, jak wszyscy mówią, niech tak i zostanie. Myślę, że tak zostanie cały czas. Coś tam trenował, parę lat trenował, nie? Ale co będzie na ringu, no to tak naprawdę nic nie wiadomo. Co może się stać? Taki znak zapytania, w której stronie pójdzie to wszystko. A Radek mi mówił przy wywiadzie, że on się też przygotowuje. Bo to jest, on chciał się sprawdzić. On nie bierze jakby pomysłu na przyszłość, że będzie startował w tym MMA, bo ma już swoje też lata. Wiadomo. Ale chce spróbować tak na sam koniec jeszcze, wiesz, swojej sprawności. Spróbować się wyjść na ring, na oktagon i spróbować. No powiem prawdę, że Radek tak, zaczął teraz trenować, ale on trochę za późno się dowiedział. Za mało czasu ma przygotowane na tą walkę. No bo było rozmowy również ze mną, że ja bym walczył z bratem Pudziana, ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o finanse, się nie dogadaliśmy i tyle. Nie? Robert, powiedz w kilku słowach o tej swojej książce. No właśnie, książeczkę wypuściłem, to naprawdę nie jest książka jak pochować bicki, tylko jest moja autobiografia cała, jak się rodziłem na Litwie, co robiłem, jak wyjechałem do Stanów, jakie biznesy miałem, rozwód, inne rzeczy, jak się znalazłem naprawdę w Polsce, także można powiedzieć, to jest moje życie do 40 roku życia, wszystko opisane, fajne fotki, jak już byłem malutki, już jeździłem czołgiem, o widać tutaj czołg, mój ojciec budował czołgi, było hardkorowo, jak ktoś się chce dowiedzieć, co się działo w moim życiu tak naprawdę, polecam książeczkę, nie ma lipy.